ale kolega był szybszy i dokończył się po prostu. Przestrzeń, która się znajdowała z karabinu maszynowego MG08. W sumie takich karabinów w tym bunkrze było zamontowanych 4 sztuki. Dwa wejścia, półokrągłe, zabezpieczające, grube, ważące 600 kg, każda sztuka tych drzwi. Wloty powietrza, tak zwane czerpnie powietrza, sztuk 3. Tam jest zrobiony z boku kompletnie, a tamtym jest dobudowany w końcówce lat 30. czujnik przeciwchemiczny. Bo Niemcy strasznie bali się ataku chemicznego. To i cały bunkier można było wypompować powietrze i stworzyć z nim próżnię. Tak był dobrze zabezpieczony. Możemy mieć dwie sztuki studni. One służyły jako odpływ wody po prostu, żeby się po kopie przed wejściem nie zbierała woda. I one spełniają swoje zadanie do dzisiaj. Po prostu schodzi tutaj woda cała, która się tutaj znajduje. Tamtym, który jest tutaj w dołku. Te kratki znajdowaliśmy. Mam dwie sztuki. To jest typowe rozwiązanie tego rodzaju bunkra. W wielkiej hali, jak to nie wyglądało, to było masę jakichś ścianek działowych. Tutaj w tym miejscu umieszczono masę materiału wybuchowego. Po prostu zniszczono to wszystko w jednym wybuchu, w jednym strzale. Wysadzono to kompletnie, no i tak to wygląda, jak to wygląda. Praktycznie w 1945 roku, kiedy to wysadzono, tak to do dzisiejszego dnia wygląda. Tutaj ta dziura w ziemi to jest wyjście awaryjne. To będzie w środku widać lepiej to wyjście awaryjne. Tutaj tym przejściem, gdzie kolega poszedł, przemówiło się do tego bloku bojowego. Pozostałość po rurze głosowej, tam gdzie mieli okazję te rury. Nie pamiętam dokładnie, ile tego jest. Jest tego niewiele. Ona była przykręcona śrubami i oblana dodatkowo betonem, żeby ją wzmocnić. W niej niezależnie chodziły dwa karabiny maszynowe MG08 chłodzone wodą o zasięgu ognia skutecznego 2 km z przyrządami celowniczymi, optycznymi. Także można było na 2 km praktycznie każdego człowieka zestrzelić z tego karabinu. No też oczywiście rury głosowe, które się tutaj znajdowały, oświetlenie. Był parter, pierwsze i piętro właściwe, na którym znajdowały się karabiny maszynowe. Ale tutaj można sobie wyobrazić, jaki był wybuch, jeżeli to podniosło do góry, bo to podłoga się prawdopodobnie obniżyła do dołu, się cofnęła, granaty, wszystko co jest możliwe. Kiedyś za takie coś już byście nie było. Nie, tutaj były wódki, tak. Tutaj. A gdzie to się przyczepiło? Tam było napis. Sprawność 24 na wodę, bo palenie co
A to przemek to jest chyba od kominu po drugiej wydechowej. Opalone. Te spaliny, te kteruje po prostu mieli sobie się po... Starora wychodzi na zewnątrz. I klima tylko jest uzdrowiony. Drzewa. To jest właśnie oryginalny kolor, na jaki to było malowane, nie? Noga czarna. Tak. I właśnie tutaj. Tutaj. Niech pan do środka wejdzie. Teraz z większym, bo tam, tutaj są śruby z tym, z glintem. Tutaj mogła być jeszcze kopuła wyżej. A może tak. Tu nogę sam widziałaś? To takie świeże. To były normalnie jakieś garaże. Garaże, gwiazdy. Rampa na ciężarówki, nie? A tam przy tym wjeździe... I płyty i obrzucone ziemią. Tak. A tam całkiem dalej są te, są... Zasieki. Nawet te pocieli.
byśmy poszli na strefę. Tu choć jeszcze w sercu. Augusta 19, czyli 19 sierpnia 87 roku. Czerwiec, jun 87. Nie, taki duży blok, nie? Ale trzy rodziny miały tylko samochód. Raz, dwa, trzy. A teraz chyba Gustawie w tym osiedle. Tutaj były przewody. Wygląda, jakby to był blok z mieszkaniami. To są, bo tutaj mieszkali żołnierze, zwykli żołnierze. Ja wiem, ale tak z zewnątrz wygląda, jakby to był blok mieszkalny. Taki.
są miejsca widokowe. Były z lewy, to znaczy z lewy, to była koryta. Korytka, tak. Porzucone kurtkę. Nie? Ja będę pomału jechał. Jest recording? Spodziewa się? Dobrze. Ja what? Mam na DVD chóry Aleksandrowe. Proszę odegrać. Maciej, masz zadanie. Czego ci? Tak. Go wczoraj o 15 skończył o 20, bo ta płyta była tak zabezpieczona, że przed nagraniem. A to kurczę. Ale wyknij. Tak? Tak jest. Tak szukał, tak ściągał programy, aż słuchaj, aż przegrał. No i widzisz. Czyli w tej chwili już jest odbezpieczona? Tak. Tu stołówka jest. Prawda. Tam. Był pomnik taki fajny. Ja go gdzieś widziałem, nawet dzisiaj. Chyba nie zdążyli ukraść tego. Staraj się robić mniej gwałtowne ruchy tylko. Tak. Jest pomnik, idź proszę. Prawo. Jest pomnik? Tak. A jest. Ale to jeszcze nie to. Nie. Obelisk. Tak. Odyseja 2000. Ja nie mogę. Normalnie. Wymarłe miasto. A tu jest pomnik. Jest napisane. Teraz chodziło? Tak. Pobieda, zwycięstwo. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Nikto
nie znajet ni što, ni što nie zabudił, nie zabu, nie zaby, nie zabyto. Aha, nikt nie zna, czego nie zapomniało? Nikto nie zabudiet, nikt nie zapomni, niczego, czego nie zabyto, czego nie zapomniano. Nikogo i nic nie zapomniał. A im bzdury do głowy kładę. Nie pomijmy. Pranie mózgów. A to wybieg dla gałęb, dla tych, dla kolików. Teraz ja bym proponował tutaj w lewo. No nikt w to nie uwierzy. Nie. Te wejście. Świetnie. Butnek po lewej. Duży. Tylko ja muszę bardzo powoli. I teper? Lewo. Jedno. Lewo. I strano. Lewo, prawo. Co, brzydki? Ładny. Prosto. Tutaj to, co jest przed nami, to była stołówka? Patrz, zostawili samochód. Całkiem świeży. I wyjeżdżamy, tak? Tak jest, przez bramę. Przez bramę. Tutaj fajnie przy bramce taka czaszka wisi. Taki dziwny przeplot cegły, nie? Typowo na Białorusi taki można spojrzeć na bloka. W Rosji ogólnie. Ale zobacz, tam też, tak samo. No, te płyty jak tam się trzymają z takich, takich samych tych. Ja pierdolę. I teraz prosto? Tak. Już kończę? Thank you.